warto pojechać na OMA dla niematorów, aby poświęcić swój czas na modlitwę dla Jezusa. Ostań się Jezu dla duszy, radością paskę na OMA dla animatorów warto pojechać, bo można poznać i zintegrować się ze wspaniałymi ludźmi. Telefonem. No dlatego, że każdy z nas już jest często po 2 miesiącach, czasem po miesiącu ciężkiej pracy i warto skorzystać z okazji, żeby się zresetować. Tak zresetować po chrześcijańsku, z modlitwą właśnie, z innymi ludźmi, którzy wyznają te same zasady co my. I myślę, że to jest właśnie dobra okazja do tego, żeby skorzystać z takiego czegoś, takiego resetu, który da nam takie, naładuje nasze duchowe akumulatory, chociaż na kolejny czas, do kolejnego OMA, do wakacji, do rekolekcji. OM dla animatorów to doskonała okazja do zbliżania się do Pana Boga na pewno. Bardzo ważną rzeczą, myślę, jest poranny namiot spotkania, poranne spotkanie z Panem w namiocie. Zaczynamy dzień od tego, co jest najważniejsze, od spotkania z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Namiot ten dokonuje się przed Najświętszym Sakramentem. Myślę, że to jest doskonała okazja do zaczęcia dnia dla chrześcijanina. Drugą bardzo ważną rzeczą jest uczestnictwo w końcu w spotkaniu, w dzieleniu się słowem, bo myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie na co dzień, że to my musimy prowadzić spotkania i może gdzieś tego czasu brakuje na podzielenie się tym słowem, że gdzieś brakuje nam tych naszych grup formacyjnych. I trzecią bardzo ważną rzeczą jest po prostu odkrycie i znowu doświadczenie na nowo tej prawdziwej wartości wspólnoty. Takie doświadczenie, jakie mieli apostołowie. Wejścia na góry Tabor, oderwania się od tej rzeczywistości, oderwania się od tej pustyni, prawdziwego doświadczenia Pana Boga i prawdziwego doświadczenia wspólnoty.